Dobra, witajcie. Cześć, mój David. Witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. Tylko wyłączę sobie oszczędzanie po takiej. Okej, dobrze. Nic mi się nie zatrzymało. Nie, dobrze. Dobra, już jestem z powrotem. Witam was. Cześć, mój David. Czyli po raz kolejny w moim nagraniu. Dzisiaj pokażę wam kolejną aplikację oficjalną od radia. Dzisiaj pokażę wam aplikację Radia Z. Czyli Radia Z, Siła Muzyki. No może kojarzycie, nie? To jest radio o profilu bardzo podobnym do RMFFM. Tylko, że Radio Z puszcza bardziej taką muzykę, więcej starszej muzyki mi się wydaje. A tak poza tym jest bardzo podobne. Nie, do RMFFM. Siedziba jest we Warszawie, a siedziba w RMFFM jest w Krakowie. A propos jeszcze tego, to Radio Z należy do grupy EuroZ, grupy radiowej EuroZ, bo poza Radiem Z, grupa radiowa EuroZ jest właścicielem m.in. jeszcze takich stacji jak Antyradio, czyli Z, czyli właśnie takie Radio Z, tylko z muzyką chillout, i jeszcze jest Radio Plus. Ale na temat Radio Plus i Antyradio się nie wypowiem, bo ja ich po prostu nie słucham i nie znam tej stacji kompletnie, więc się nie wypowiem. A teraz przechodzimy do aplikacji, a później pokażę wam jeszcze zawartość strony internetowej Radia Z, bo nie wszystkie rzeczy, takie materiały dla właśnie słuchaczy są dostępne w aplikacji. Trzeba przeglądać. Właściwie są dostępne, tylko trzeba otwierać stronę internetową, bo się otwiera przeglądarka, co według mnie jest takie bez sensu. Szukamy, ale pokażę wam stronę i aplikację. Tak powierzchownie stronę, żeby też nie było za długo, nie? Oj, no aktualizacje mi się to połączyły, dobra, ale to nic. Czyli Radio Z. Szukamy w sklepie Play, bo ja mam Androida. O, to jest to. To jest to oficjalna aplikacja Radio Z. Ja już ją mam zainstalowaną, więc nie będę instalował, ale linka mam dam w opisie. Sobie pobierzecie. Jest wersja na iOS-a też, na iPhone'a, więc mam też dam linka na iOS do sklepu App Store. A teraz otworzymy sobie aplikację i pokażę wam, co tam oferują. Nie, też żeby nie przedłużać. Są podcasty i tych podcastów jest trochę, więc zaczynamy. Ale na temat. O, przepraszam, no za ten dźwięk. Taki jest, tak dziwnie jest ta aplikacja napisana, że jak ten uruchamia, to jest dźwięk. Ta, no, także będziecie mieli dźwięk. Za każdym razem, jak włączycie aplikację, to będziecie mieli dźwięk. No tak sobie wymyślili. Dobra, no i mamy tak, zakładki. Kanały, podcasty, radio, graliśmy i kontakt. I po kolei pokażę wam, co my tu mamy. Kanały. Oczywiście reklamy są, więc w aplikacji, ale pamiętajcie, że ta aplikacja jest darmowa. A zazwyczaj w większości darmowych aplikacji, ale oczywiście nie we wszystkich, nie? Występują reklamy. Ja oczywiście sobie je zablokuję za pomocą AdGuarda. Ale AdGuard jest na Androida jest płatny, więc nie będę robił filmu, bo ja mam niestety wersję piracką. Nie chcę jej pokazywać, bo tam jest napisane, że jest nieoryginalne, więc nie chcę mieć problemu. Dobra, i mamy kanały, czyli radio internetowe od Radia Z. I tu mamy tak, Radio Z Święta, czyli muzyka świąteczna, Radio Z Kolędy, czyli po prostu kolędy non-stop. Te audycje, kanały działają czasowo, czyli latem ich nie ma, więc to jest, mam nadzieję, oczywiste. Dalej mamy Radio Z Hits, czyli kanał taki z hitami, czyli z wyłącznie z najnowszą muzyką. I tu mamy player, możemy sobie radio włączyć. Oczywiście tego nie będę robił, żeby nie puścić muzyki żadnej na moim filmie.
takie z prawem autorskim, a pod spodem mamy możliwość sprawdzenia, co było odtwarzane na danej stacji radiowej. Nie? I tak jest z każdym radiem, z każdym kanałem, więc nie będę tego powtarzał. No i mamy Radio Z Dance. Tą stację lubię sobie aktywować, bo to jest taka stacja z kanałem Radio Z, kanał z takiej z muzyką dance. I klubowej, takiej typowej techniowej tam nie ma. Ale to jest taki dance. Taki delikatniejszy, nie? Ja to sobie lubię posłuchać. Dlatego mam aplikację Radio Z, żeby móc sobie to oficjalną aplikację wolę używać, nie? Bo kiedyś używałem aplikacji, która się nazywała PL Radio, ale ona też mi przestała działać, nie wszystkie audycje radia działały, więc postanowiłem wybrać sobie oficjalną aplikację od wybranej stacji i wszystko mi przynajmniej teraz działa. Ja bym tak polecam zrobić. Dlatego robię serię o oficjalnych aplikacjach. Nie? No i mamy Radio Z Party, czyli stacja imprezowa z podobną muzyką do Radio Z Dance, tylko że Radio Z Party puszcza taką muzykę bardziej imprezową, taką bardziej klubową właśnie, a Radio Z Dance puszcza po prostu taką muzykę dance'ową. Taki trans, taki house bardziej, nie? Z Party jest... A w dance jest taka muzyka. No dance, po prostu dance. Nie? Musicie sobie sprawdzić. Radio Z 80s, no to lata 80. Wyłącznie Radio Z 90, czyli wyłącznie lata 90. No i mamy dalej co mamy? Radio Z 2000, czyli wyłącznie muzyka od 2000 roku w górę. No i mamy Radio Z Latino, czyli muzyka latynowska, czyli taka muzyka typu reggae jakieś, albo takie, nie wiem, do tańców latynowskich. Teraz zapomniałem, bo mój brat uczęszczał do szkoły z tańca, więc tych tańców trochę znałem, ale teraz zapomniałem ich nazw. Więc nie wypowiem, bo zapomniałem. My na niej latynowska muzyka. Dalej mamy Radio Z Rof, czyli muzyka miła dla zakochanych. Czyli to są takie romantyczne utwory. Tak. Radio Z.pl, czyli Radio Z z muzyką polską wyłącznie. Z różnych gatunków. Radio Z Kids, czyli muzyka dla dzieci, takie dziecięce piosenki. Dalej mamy Radio Z Alternatywa. Alternatywa to jest coś podobnego do rocka. Tylko, że to jest taki... Rock to jest rock, nie? A alternatywa to jest taki troszeczkę inne brzmienie, ale elementy rocka też się pojawiają, nie? No, po prostu gatunek, który się nazywa alternatywa. No i dalej mamy Radio Z Hip-Hop, nie? No. Właśnie, że w Radio Z Alternatywa też puszczają rocka, bo nie ma typowo kanału z rockiem, więc puszczają tylko, tam w alternatywie puszczają też rocka. A Radio Z Hip-Hop puszczają rap i hip-hop. Nie? I pop trochę też się tam pojawia, ale przeważnie rap i hip-hop. Dobra, no i to byłyby wszystkie kanały, nie ma ich dużo, ale zawsze coś jest, więc to możesz sobie coś znajdziesz do siebie. Brakuje mi tylko tutaj muzyki takiej rockowej właśnie, typowo też, nie? Bo w RMF FM, na RMF on też takie audycje, kanały, stacje radiowe, internetowe. Są. Jest ich o dużo więcej, nie? Więc tak porównuję właśnie Radio Z do RMF FM, bo to jest podobna stacja radiowa. No i mamy podcasty. Reklama. Z góry przepraszam, teraz mówię do redakcji Radia Z i do właścicieli tych reklam. Z góry przepraszam Państwa za pokazywanie reklam na moim czynnie,
ale no nie jestem w stanie ich zablokować, więc to jest, a ja chcę pokazać moim widzom aplikację. Więc no mam nadzieję, że problemów nie będę miał z tego tytułu. Ja albo wy, nie. Także z góry przepraszam, jeżeli jakieś problemy z tego tytułu się pojawią. Nie? Dobra, mamy podcasty. Od poniedziałku tutaj mamy tak. Gość Radia Z, to jest fajny podcast. Każdy podcast możemy sobie otworzyć i mamy wszystkie odcinki. Też nie będę włączał, żeby nie było problemu. Albo na chwilę włączę. O, mamy odcinek, każdy odcinek sobie możemy tak posłuchać, nie? I teraz opiszę wam każdy podcast tak pokrótce. Nie każdy, bo nie wszystkie znam. Więc jak nie będę wiedział, co to jest za podcast, to po prostu się nie wypowiem. Gość Radio Z to jest taki ciekawy podcast, w którym Radio Z zaprasza do redakcji gościa i rozmawiają na przeróżne tematy. Taki talk. Warto posłuchać, bo to jest ciekawe rzeczy się można dowiedzieć z tego podcastu. Na różne, przeróżne tematy rozmawiają. Więc warto, więc polecam, posłuchałem swego czasu, przez jakiś czas, więc fajnie to im wychodziło. Dalej mamy Nosel wkręca, to jest mega podcast, w którym Nosel, czyli Kamil Nosel, czyli jeden z redaktorów Radia Z, wkręca słuchaczy w jakieś, tak, w jakieś nieprawdziwe sytuacje. Coś jak wkrętarka z Radia SK. To jest coś dokładnie takiego, coś dokładnie to samo chyba. Te same zasady są. Dzwoni Radio Z, nie? I zamiast przedstawić się Kamil Nosel, to Kamil Nosel przedstawia się jako ktoś inny i po prostu tak wkręca, nie? Żartuje tak. No jak słuchacie Radia SK i znacie wkrętarkę, to wam się też to spodoba. Dalej mamy Loterio Marzeń, ale to coś nie działa. Więc się nie wypowiem na ten temat, jedziemy dalej. Jaka to lektura? To też w aplikacji coś nie działa, ale na stronie internetowej działa. Więc później wam pokażę, ale powiem co to jest. Albo nie będę pokazywał, ale powiem co to jest. Zobaczymy czy pokażę, nie? Bo to jest po prostu podcast, w którym Radio Z zadaje pytania i zagadki. I słuchaczom i pozwala na odgadnięcie, nie? Co to jest za książka, co to jest za wiersz, lektura szkolna, po prostu pytania, zagadki i fragmenty książek czytają, nie? Bardzo fajna lektura dla tych, co by chcieli sobie przypomnieć szkolne lektury. Polecam. Ale tylko przez stronę internetową, bo ja pisałem e-maila do Radia Z, w sprawie tego właśnie, że nie działa ten podcast w aplikacji. Próbowałem zgłosić tego bloga, wysłałem e-maila na adres e-mail radioz@radioz.pl i wysłałem tego maila i zobaczymy, może zaktualizują aplikację. Dalej mamy Kamel Z Channel. Też fajna audycja prowadzona przez Kamil tego. Nie Krzysztofa, tylko kurczę. Tomasza Kamela. On jest znany z telewizji. Z Pytania na śniadanie? Chyba tak, albo z TVN. Ja żeby się nie pomylić, nie, to nie powiem, ale wiem, że z telewizji jest znany Tomasz Kamel. I on prowadzi też audycję swoją w Radiu Z i przedstawia prady dla autoprezenterów, czyli w jaki sposób się przedstawiać, w jaki sposób się odzywać, mówić, wypowiadać się, nie, publicznie i te takie różne porady dla właśnie osób, które to robią, nie? Tak, poradnik dla autoprezenterów. Mam nadzieję, że wiecie o czym mówię. Polecam sobie posłuchać, bo nie będę się szczegółowo wypowiadał, bo tak podcastów trochę jest. Niezły pacjent. O, przepraszam za dźwięk, to z RMF24. Mamy niezły pacjent. Podcast, w którym Radio Z przedstawia różne porady
dla osób, które mają problemy ze zdrowiem. Czyli w jaki sposób się leczyć, w jaki sposób się odżywiać i tego typu sprawy, nie? Każdy odcinek jest zatytułowany i każdy odcinek mówi o tym innym. Tak samo w przypadku innych podcastów jest, nie? Więc to tyle. Wstecz, co my tam dalej mamy? Nie no, nie ma za co. To jest audycja, której nie do końca znam, ale gdzieś czytałem, że to jest podcast, w którym po prostu coś tam przez Radio Z, coś niby dzwoni do słuchaczy i coś tam. Nie wypowiem się specjalnie na ten temat. Może na stronie internetowej jest opisane. W roli coach. No, czyli tutaj mamy napisane tylko Katarzyna Pokusińska w roli coach. Nie wiem, coach to po angielsku jakaś. Kurczę, zapomniałem, co to słowo znaczy. Nie będę przedłużał sztucznie materiału. Zobaczymy, może na stronie będzie napisane. Dalej mamy Uważam Z. To jest bardzo też ciekawy podcast. Mowa Prezesa. To jest taki ciekawy podcast, w którym Radio Z zaprasza do redakcji również gościa, ale takiego bardziej biznesowego. I tu rozmawiają na podstawie, na tematy takie właśnie bardziej takie, no biznesowe, nie? To jest wymysłowe, mówię, o tym mamy na przykład. Prezes zakazał rękawy i pokazał, jak się pracuje. Prezeska nakazuje mężowi, aby nosił ją na rękach. Nosił ją na rękach, to jest chyba jakaś zdrówka. Nosił ją na rękach, o. No taki podcast jest z takim humorem. A gość redakcji jest taki bardziej poważny. Nie. Uważam, że zwolniamy gwiazdy. O, to jest coś podobnego, tylko że zamiast prezesów są zapraszane gwiazdy z kina i gwiazdy z muzyki. Pod czym dom fani przyjeżdżają robić sobie zdjęcia. O, no to sobie można tak posłuchać, nie? Przykładowy ten odcinek. Kocham Cię kino. Już może nie będę otwierał tego, bo to muszę przewijać cały czas od początku. Kocham Cię kino. Podcast dla kinomaniaków. Opisują tam różne premiery filmów, seriali, co w filmach się dzieje, w serialach, nie? Różne ciekawostki z życia tych aktorów i takie tam różne dla zainteresowanych filmem. No i mamy Z Express, to jest taki fajny, też ciekawy podcast, w którym Radio Z przedstawia różne ciekawostki z zagranicy. A nie, przepraszam, pomyliłem z innym podcastem. To jest Z Express, to są po prostu podsumowanie wydarzeń. Omawiają tam różne obecne wydarzenia. No w tej chwili prawdopodobnie w Z Expressie ciągle mówią o tej pandemii. Bo ja to włączyłem, to by tam mówili, nie? O. Do tego wie po. A nie, to jest o tej zagranicy, dobrze mówiłem. To w takim razie ZExpress jest to podcast, w którym omawiają różne ciekawostki z zagranicy. To jest to. Dobrze, przepraszam. Bo te nazwy są bardzo podobne i się można pomylić. To właśnie weekend, taka weekendowa audycja, bardzo luźna, też taki typowy talk, w którym rozmawiają na różne tematy, nie na konkretne, tylko różne, weekendowa, od soboty i w niedzielę chyba to leci. Lista przebojów, Radio Z, czyli podsumowanie notowania listy, top of the top, która nie ma swojej specyficznej nazwy, tylko się nazywa lista przebojów Radio Z po prostu, a mogłaby się nazywać Z-lista.
Albo on jeden, no albo coś takiego. Bo w RMF FM mamy popista, nie? A w Radiu Z mogłoby się nazywać Zetlista. No pomysł na nazwę jest. Dalej mamy kulturalny wieczór, czyli kolejny talk wieczorowy, w którym Radio Z rozmawia na temat kultury, czyli tematy związane od książek, po filmy, przez muzykę, chociaż muzyczna audycja jest osobna chyba, ale kulturalny to jest taki, kulturalny wieczór to jest taki, przez C i przez OO, przez C i przez dwa O pisane, to jest taka audycja bardziej taka ogólna, w której mówią, omawiają bardziej filmy też, ale w taki bardziej sposób ogólnikowy, bo dla kinomaniaków jest osobny podcast. No i też filmy, książki i tego typu, czasopisma i tego typu rzeczy kulturalne. Wydarzenia kulturalne może bardziej, nie? Mi się wydaje, aniżeli filmy czy muzyka. Bo do tego jest osobny podcast. Wiadomości, no to mamy wiadomości, możemy posłuchać. Tak, wiadomości po prostu zrobię, nagrane. Wiadomości sportowe, również ekonomiczne, w waszej sprawie. To jest bardzo fajna audycja i bardzo taki fajny sposób zrealizowana. Bo do Radia Z można napisać e-maila albo zadzwonić na podany numer i zgłosić jakiś problem rodzinny albo jakikolwiek. I wtedy to radio spróbuje pomóc rozwiązać. Bardzo fajny pomysł na podcast, naprawdę też polecam, bo fajne tematy, bo fajnie to realizują. Więc polecam sobie sprawdzić. Z Zakukiem, czyli idealny podcast dla zmotoryzowanych. Różne ciekawostki, poradniki, ciekawostki. Inne tego typu rzeczy dla zmotoryzowanych, czyli dla posiadaczy motocykli, samochodów i tego typu rzeczy. Tam pokazuję między innymi porady, co zrobić, jak coś nie działa, jak się zachowywać na drodze, jak przestrzegać przepisy i takie tam różne porady, nie? Podróżujących samochodem czy motocyklem. Co tam mamy jeszcze? Niedługo koniec z tych podcastów. Dalej mamy wiadomości kulturalne. Halo Z. Halo Z, nie znam tego podcastu, nie słucham, więc się nie wypowiem. Nie słuchałem w ogóle, więc się nie wypowiem, ale mi się wydaje, że Halo Z to jest coś podobnego do w waszej sprawie, tego, że Halo Z to jest taki. No nie wypowiem się, bo nie wiem. Może na stronie internetowej będzie napisane. Z jak związki to jest podcast dla zakochanych. Z poradami takimi, wiadomo jakimi. Więc no, to już sobie sprawdźcie. Nie mam pytań. Taka niedzielna audycja. Krzysztof Zalewski leczy mnie z egoizmu i uczy cierpliwości. Gabriela jakoś tam jestem zadowolony. Jestem zadaniowcem. Aha. Katarzyna Banda, mam alergię na co na co? Powtarzalność. Aha, no to już polecam również sprawdzić, bo uważam, że to było tak. Nie mam pytań. No to też tej audycji nie słucham, jej po prostu nie znam. Bo to są dosyć nowe audycje, więc się ich nie wypowiem. Na ich temat nie wypowiem. Bo ja obecnie już Radia Z nie słucham tak często. Obecnie słucham najczęściej Radia SK i RMF Max. No i dalej mamy jeszcze dwa podcasty, czyli Mapa Świata. Bardzo ciekawy podcast, w którym
Radio Z pokazuje i przedstawia różne ciekawostki, również z zagranicy, przez podobnego do Z Express, tylko że tutaj pokazują i omawiają porady na temat tego, w jaki sposób się zachowywać za granicą. Czyli w jaki sposób dla mieszkańców na przykład za granicy, dla Polonii, to jest bardzo przydatny podcast, czyli dla Polaków mieszkających za granicą. To jest bardzo podobnego do ZExpress, nie? Co my tu mamy ciekawego? Podróże o koronawirus, no, Małgorzata Hilc, jak wygląda życie w Finlandii, no, to jest bardzo podobnego do ZExpress. Tematyka bardzo podobna. No i dalej mamy Z na punkcie muzyki. Czyli właśnie podcast muzyczny. Bo mamy Kocham Cię Kino, to jest podcast właśnie, Kocham Cię Kino, to jest podcast filmowy. Kulturalny Wieczór, to jest podcast właśnie z książkami, gazetami i tego typu rzeczami, bardziej tego typu rzeczy. A rzecz na punkcie muzyki, to jest audycja muzyczna. Czyli z ciekawostkami i takimi ciekawymi z innymi materiałami dla miłośników muzyki. No i to byłoby wszystkie podcasty, dalej mamy zakładkę radio, znowu reklama, tak, znowu muszę to zamknąć. No i tu w zakładce radio mamy tak, wiadomości i one są pogrupowane na kategorie. Na górze mamy oczywiście player, który pozwala na włączenie radia Z sobie w telefonie. Dalej mamy wiadomości pogrupowane tak. Wiadomości, czyli ogólnie pogrupowane wszystkie wiadomości nie kwalifikujące się do innych kategorii. No i mamy wiadomości sportowe, biznesowe, zdrowie, czyli wiadomości i porady związane ze zdrowiem, czyli to prawdopodobnie będą artykuły na temat koronawirusa i tego typu rzeczy. Choroby zakaźne. Przepisy to są też, jak widać, jakieś wiadomo, ja to pokażę nam też później na stronie internetowej, bo każdy artykuł otwiera nam się w przeglądarce, więc to później. Dalej mamy rozrywka, czyli tutaj bardziej takie plotki są, bo ja tutaj nic innego poza plotkami nie widzę. Film, wiadomości filmów, na temat filmów, kina, seriale, wiadomości, artykuły przydatne do podróżujących. Dalej mamy muzyka, czyli artykuły muzyczne i nowe newsy. Dalej mamy radio, czyli wiadomości z życia radia, czyli na przykład wiadomości na temat nowych audycji, na przykład na temat prowadzących, jakieś namówki, albo coś tego typu, nie? O jakieś konkursy, tutaj chyba też są umieszczane. O 125 lat kina na festiwalu kinowym, jakieś wydarzenia radiowe, takie bardziej tu są opisane. Sobie zatrzymajcie i zobaczcie, ja później wam pokażę na stronie, bo na stronie tych kategorii jest jeszcze więcej. Bo mamy jeszcze styl życia, a tutaj stylu życia nie ma w aplikacji. No i jeszcze jest co, gdzie, kiedy i jak. Czyli wiadomości na temat przeróżnych wydarzeń ze świata. Czyli po prostu takie, nie wiem jak to mam opisać, takie, no takie wydarzenia sportowe, takie, no takie, albo jakieś filmowe, takie jakieś wydarzenia, które zdarzenia jakieś takie są opisane. I to po prostu nazwa, co, gdzie, kiedy i jak, nie? Czyli co się stało, gdzie, kiedy i dlaczego. Nie, o, to coś się z tym. Dalej mamy, graliśmy. Znowu reklamo. Muszę ją wyłączyć, bo mnie zbanują. Film. Kurczę, gdzie to się zamyka? Tutaj. Dobra, mam. Kurczę, no ale taka jest aplikacja, no. No i co zrobić? No i tu mamy listę, graliśmy, czyli co, w jaki sposób to można sprawdzić,
co, w jaki sposób? No w taki sposób w aplikacji. Ale to można sprawdzić, co było odtwarzane w radiu. I można się cofnąć maksymalnie o 24 godziny do tyłu. Od północy do pierwszej i to mamy... Tak, no... Dokładnie, no teraz 10.11, bo ja nagrywam to między, w tym czasie. Ale ta aplikacja pozwala na na sprawdzenie utworów do 24 godziny do tyłu maksymalnie. Albo 12. Teraz nie pamiętam. Ale ja polecam do tego, bo inną aplikację. Robiłem też o takiej aplikacji i o stronie internetowej chyba. Odsłuchane.eu. No, robiłem film na ten temat. No, podziękuję w karcie. No i ta ostatnia zakładka, czyli kontakt. Znowu reklamą. Uczę się, boję tych reklam. Naprawdę. Bo dobrze, dobrze. No i zakładka kontakt mamy tak. Adres Radia Z. Możliwość włączenia sobie powiadomień. Zgoda RODO, możemy sobie wyłączyć sobie dźwięk, bo może wtedy tych reklam tak nie będzie słychać. Zgoda RODO, możemy poczytać sobie na RODO, możemy się na to zgodzić bądź nie, ale ja się zgodziłem, bo dla mnie to nie problem. Jeżeli trzeba coś zrobić, to trzeba by coś było zrobić, to dla mnie to nie problem. Dalej mamy telefon do prowadzących Radia Z. Radio Z, przepraszam, Biuro Obsługi Słuchacza i to właśnie na tego e-maila napisałem informację o tej aplikacji, że nie ma wszystkiego. Strona www. Czerwony telefon, to jest coś podobnego do gorącej linii RMF FM, czyli można zadzwonić na ten czerwony telefon i zgłosić jakąś wiadomość, jakie zdarzenie i oni to zweryfikują i przedstawią w wiadomościach. No i jeszcze jest reklamacja konkursowa. Czyli jeżeli wygrałeś jakąś nagrodę i coś nie działa, albo coś jest nie tak, to można albo zadzwonić, albo napisać maila i zareklamować, nie? Albo jeżeli ta nagroda nie dochodzi. No i tutaj mamy jeszcze playera pod spodem, nie? Można sobie sprawdzić, co aktualnie leci w radiu, jak jest ono odtwarzane. No co, oczywiście z względów nie włączyłem radia, żeby nie było problemu, nie? Dobra, no to aplikacja omówiona, więc przejdziemy teraz sobie na stronę internetową. Ale kurczę, mam brudny ten ekran wybrany. Dobra, no w końcu dotyka się palcami, nie? Dobra, wpisałem Radio Z. Przekonać, bo to jest nawet nieprzyjemne w dotyku. Dobra, mamy stronę internetową, która jest, wam powiem, mega, mega przereklamowana. Tu jest, wszędzie są reklamy. O, no, widzicie, znowu się reklama pojawiła. Kurde, gdzie były zamknięte? Dobra. I co my na tej stronie mamy? Ja wszystkich zakładek strony nie będę otwierał, żeby też tego filmu nie przedłużyć, ale tylko te warte uwagi wam pokażę, nie? Albo to, co już omówiłem w aplikacji, to też nie będę otwierał. To już polecam sprawdzić sobie we własnym zakresie. I tu mamy menu. Oczywiście mamy player do włączenia radio, ale na telefonie oczywiście lepiej używać aplikacji. Mamy ten dzwoneczek czerwony, możemy sobie aktywować powiadomienia, klikając na kłódkę na pasku adresu. O, i można sobie tutaj ustawić na witryn. O, i włączyć możemy tutaj uprawnienie na powiadomienia, ale trzeba na ten dzwoneczek kliknąć, o, i wtedy nam po prostu zwolnić na powiadomienia i wtedy ze strony by nam przechodziły też powiadomienia na telefon i damy na menu, mamy tak wiadomości i w tym wiadomościach mamy tak koronawirus, właśnie tego w aplikacji nie ma, Polska, świat, polityka, tego również nie ma. Ale Polska i świat jest w kategorii wiadomości. Polityka chyba też.
Wybory prezydenckie 2020. Tego również w aplikacji nie ma. Gość Radia Z jest oczywiście w podcastach, ale zakładki Gość Radia Z nie ma. A tutaj mamy też możliwość poczytania sobie artykułów z tych audycji tekstowo. Znowu przepraszam za reklamę. Pomiń reklamę. Zamknij. Okej. Okay. No mówię to do was, czyli do moich do moich widzów i do Radia Z. Mówię, bo jakbym miał może wyższe linka do mailem do mojego filmu, bo czemu nie. No i mamy też artykuły, nie? Bo starym się tak zrobiłem, tylko udostępniłem na ich Facebooku ten mój filmik. Ale ten post chyba zniknął, więc mi się to chyba nie spodobało. Ale żadnego bana nie było, nie, tylko po prostu post zniknął. Nic więcej się nie stało. Dobra. Wyłączę to, bo pełno reklam, jak widzisz, ale można czytać sobie artykuły. Dalej mamy w wiadomościach tam. Wiadomości z Warszawy, bo Radio Z pochodzi z Warszawy. Przepraszam za reklamy. Pogoda mamy dalej, pogody, redakcje, czyli wiadomości związane ze samym radiem, jakość powietrza, dalej no i to byłoby wszystko. Dalej mamy sport, tutaj możemy piłkę nożną poczytać z Euro 2020, skoki narciarskie, sporty walki, czyli po prostu boks. Dalej mamy siatkówkę, tenis, skoki narciarskie, biznes, newsy, błąd turystyczny, tarta antykryzysowa, 500+. Dalej mamy zdrowie, czyli to w aplikacji właśnie pokazywałem wam, że te przepisy są choroby zakaźne i tak dalej. I tu na tej stronie tego jest więcej, bo tu mamy koronawirus, choroby, medycyna, zdrowie dla ciała, ciąża i dziecko, psychologia, uroda i seks. Dalej mamy styl życia. Stylu życia nie ma w aplikacji, a mógłby być. A powiem wam najpierw, tutaj jest ten styl życia. Styl życia to jest dział bardziej dla płci pięknej, dla naszych pań. Bo tu mamy uroda, moda, magia, życzenia, dom i kuchnia oraz związki oraz psychodesty, aha. No, tyle głównie dla kobiet, dał. No i sobie otworzymy kuchnię, no to mamy różne przepisy. Jest tego od groma, znowu się pewnie jakaś reklama za chwilę pojawi. Zwinę tą reklamę, żeby nie było. No jest reklama na górze. Ja sobie po nagrywaniu włączę z powrotem tego odgarta. No pokazuję wam, jak ta strona działa i aplikacja bez żadnych blokowań, bo blokowanie reklam na Androida jest płatne. Dobra. No i mamy podróże. Na weekend, podróż z dzieckiem, trasy, czyli różne artykuły przydatne dla rodziców, trasy rowerowe w Polsce, najpiękniejsze jeziora, parki na rozrywki i inne ładniejsze zamki w Polsce. Dobra. Cicho by się coś zawiesiło. Dobra, mamy dalej kulturę. Rozrywka i płatki z gwiazdami. Muzyka, filmy, seriale. Co, gdzie, kiedy, jak. Ferie 2021, rok szkolny. Długie weekendy, kwarantanna w Polsce i niedziele handlowe, a jeszcze Netflix i promocje w sklepach. Czyli takie rzeczy właśnie tam są. Dalej mamy radio, lista przebojów, sprawdź co graliśmy, życie radia, ramówka, programy oraz częstotliwości. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest ramówka, to wam powiem. Ramówka to jest taki program radiowy. Coś jak program TV.
że w telewizji możesz sobie sprawdzić, co na danym kanale leci, o której godzinie, nie? No to ramówka to jest coś podobnego. Tylko tam są opisane audycje radiowe, bądź jakieś playlisty. Dzień jest podany i godzina, o której to leci, nie? Taki program radiowy. Po prostu, nie? To jest jak program TV. Tylko, że to się ramówka nazywa. Dalej mamy konkursy. Tego również w aplikacji nie ma, aby mogło być. Wkręć znajomych. Skoruję na selem. Twój plan na wieczór z Radiem Z. Bezpiecznie od A do Z. Zmień swój dzień. Dzień dobry radio. Bardzo przepraszam. Podcasty. To wam jeszcze na komputerze pokażę. To mamy wszystkie, bo podcasty wszystkie są w aplikacji. Więc nie, i wszystkie działają oprócz tego, oprócz tych lektur i tej loterii marzeń. No i dalej mamy kontakt, czyli redakcja portalu, ludzie radia. I słuchajcie, wam powiem, jak ja to zobaczyłem, to się normalnie zdumiłem. Bo wiecie co ma jeszcze Radio Z? Sklep internetowy. Ja wam go otworzę. Tyk. Sklep. Żeby stacja radiowa miała sklep internetowy? Jeszcze zobaczycie sobie, co w tym sklepie jest. Proszę bardzo. Kobieta, mężczyzna, RTV, AGD i promocje. Już nie będę otwierał wszystkich kategorii, bo jest ich bardzo dużo, więc nie będę przedłużał, ale ja sam przeglądałem i tam widziałem. Kobieta i mężczyzna, to tam są takie rzeczy jak kosmetyki, jakieś gadżety właśnie dla kobiet bądź mężczyzn. RTV i AGD to tam widziałem. Głośniki Bluetooth, zegarki smartwatche, zwykłe zegarki też są. Gadżety Radia Z tam widziałem, czyli smyczki jakieś z logotypem radia, bandrajwy widziałem. No naprawdę rewelacja. Jak ja to zobaczyłem, że radio, polska stacja radiowa miała jakiś sklep internetowy i to jeszcze bez nazwy jakiejś, nie? Takiej konkretnej. Ja bym go nazwał sobie Z-Shop. Albo Z-Shopping Center. Albo Z-Shop po prostu. Po prostu to jakoś się tak wyróżniało, nie? I żeby porównywarki ten mogły sobie to gdzieś tam dodać do swoich baz danych, nie? Polecam i osobną aplikację ten do tego napisał. Żeby można było przez aplikację sobie zamówić, albo jakieś promocje uruchomić. Powiadomienia z promocjami, nie? W aplikacji mobilnej. No takie rzeczy to powinny być. Dobra. O, przepraszam. Zresztą moment. Okej, dobra, już jestem z powrotem. Mówiłem, że mam takie problemy czasami z mową. Ja czasami jak dużo mówię, to nie, to mam takie problemy. No czasami tak mam. I że muszę przerwać. Dobra, wyłączymy sobie przeglądarkę już, nie? Bo to byłoby wszystko już powoli. Jeszcze tylko wam pokażę podcasty, że można słuchać sobie na komputerze, na Windowsie, jakbyś chciał posłuchać sobie podcastu jakiegoś, nie? To, że możesz to zrobić i będę się z wami żegnał. Także widzimy się na komputerze, bo już ten film trochę długi. Wiem, ale może się wam spodoba, nie? Ten filmik, nie? Bo wiem, bo ludziom się to podoba. Więc dobrze, widzimy się na komputerze. Pokażę wam jeszcze te podcasty na komputerze i będziemy kończyć. Dobra, jestem już przy komputerze, więc otwieramy sobie Homa, albo dowolną inną przeglądarkę, której używasz, nie? I żeby wejść sobie na podcasty, to wpisujesz www. Link będzie do podcastów, do strony internetowej oficjalnej, do aplikacji i do podcastów na komputer będą linki w opisie. www.player.radioz.pl.
Bądź, połączenie nie jest prywatne. Aha, bo ta strona. Dobra. Zaawansowane. No, bo to jest euroz.pl. No tak, to jest radiozec. To co oni HTTPS-a nie używają? Otwórz stronę playerradiozec.pl. Ona jest bezpieczna, także nie bójcie się. Tylko widocznie tego HTTPS nie używają, tych protokołu szyfrującego ruch internetowy. To powinni się puknąć w głowę, bo w końcu nie przystawią się na HTTPS, bo każda strona już ma... Dobra, nie zboczajmy z tematu. I mamy tutaj radio na żywo, możemy sobie właśnie włączyć radio Z. Właśnie to antyradio, czyli Z i meloradio. Bo ten player radio Z.pl to jest taki robot on, tylko od Eurozetu. Dalej mamy właśnie podcasty. I tu mamy wszystkie podcasty, które wam omówiłem. Dodatkowo jeszcze widzę, że tutaj mamy jakieś świąteczne podcasty, którego też nie ma w aplikacji. Gość Radia Z. To wszystko, jak widać, Kanal Plus, no telewizja przez internet poleca, no to tego też nie ma w aplikacji. W Bolszej Sprawie to jest. Uważam, że to jest. Jest jak związki, czyli rozmowy. A seksie tego też nie mamy w aplikacji chyba. Bo nie widziałem. Niezbędnik Radia Z. Też nie było. Więc jak nie ma w aplikacji, to sobie możesz włączyć w telefonie, na stronie internetowej również. No nie pokazałem wam tego, ale uwierzcie mi, że działa, bo sprawdzałem. No i wybierzesz sobie jakiś podcast, no to masz. I się, oczywiście mi się chyba włączy coś. Słuchasz. No, wyłączyłem. No i mamy wszystkie podcasty. Wszystkie odcinki wybranego podcastu, on opis prowadzących, możemy sprawdzić, kto prowadzi ten podcast, takich informacji w aplikacji i tematy, które są poruszane, nie? Albo po prostu to jest startowanie chyba podcastów. Na według prowadzących bądź tematów jeszcze same podcasty tutaj są, nie według alfabetycznie chyba. Tak? Niech się w końcu obudzą i niech to wprowadzą w aplikacji, bo to takie coś powinno być. Ja im pisałem maila, zobaczymy, czy mi odpiszą. No i to byłoby tyle, bo nie będę przedłużał. Cała strona internetowa jest również dostępna przez komputer. Wygląda tak bardzo podobnie jak w telefonie, tylko że menu mamy takie szersze, no wiadomo, bo to jest komputerowa strona. A nie smartfonowo. No i mamy jeszcze tutaj link do tego sklepu. Też. Chyba. Jest na samej dole. Ale normalnie szacun dla Radia Z, że prowadzą sklep internetowy. Albo jakąś... No sklep, no to jest jakiś zakupy, nigdy nie były takie proste. A to nie jest sklep, to jest jakaś porównywarka chyba. A nazwali to sklep. No to może oni to prowadzą i jakoś to sprowadzają, ja nie wiem. Zaraz wejdziemy w jakiś RTV i zobaczymy. Żebym was nie zmylił, nie? Ale RTV, okej. RTV. Audio głośniki przenośne, czyli właśnie to co mówiłem. Jest jakiś JBL tutaj? Jest, proszę, JBL Chart 4, mój głośnik tylko biały. No i to jest, zobacz na MediaMarkt. Aha, to dobra, wprowadziłem was w błąd. To nie jest sklep internetowy. To nie powinni tego nazywać sklepem, tylko porównywarką, albo zakupy po prostu. Nie? Bo to może wprowadzić użytkownika w błąd. To nie jest sklep internetowy. To jest porównywarka cen. Albo po prostu linki, nie do sklepów.
Dobra, to przepraszam, ewentualnie prowadzący Radia WZ i moich widzów, bo was wprowadziłem w błąd. To jest porównywarka cen. To słuchajcie, zamiast sklep, to powinno to się nazywać zakupy. Po prostu, nie? Albo jakieś, no, albo, no, po prostu zakupy. Albo ze shopping, po prostu jakoś inaczej, nie? Albo zakupy też mogą być najprościej. Dobra, to tyle ode mnie, będę się po mojej stronie żegnał, bo trochę długi ten film, ale taki niestety wyszedł, bo szybciej tego nie umiałem pokazać. Żart na koniec. Ale mi się to przypomniał, bo teraz zapomniałem. Czekajcie. Bo zapomniałem. No nie przypomniał mi się. A wczoraj jeszcze pamiętałem. Poprzedniego dnia jeszcze znałem. A teraz zapomniałem. Więc wam niestety nie pokażę. Może następnym razem. A teraz będę z wami żegnał. Do zobaczenia. Subskrybujcie po więcej. Cześć.